Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie, Huyen Morhen. Można tak się przywitać oczywiście, standardowo. Witam serdecznie w karierze Ajaxem Amsterdam. Drodzy widzowie, co do kariery, sytuacja wygląda tak, a nie inaczej, że trzeba się oczywiście teraz spiąć. Bo popatrzcie, jakie my tutaj mamy wyniki ostatnio. Zwycięstwo z Bayernem, zwycięstwo z PSV. No w lidze idzie nam totalnie średnio, ale w pucharach osiągamy po prostu jakieś astronomiczne rezultaty. Astronomiczne, tego się nie da inaczej nazwać, moi drodzy. Tego nie da się inaczej nazwać, po prostu jesteśmy nieprawdopodobni w tym, co robimy. Widzowie, w takim oto trybie zostawiamy to sobie i przechodzimy oczywiście dalej w kalendarzu. Treningi sobie przesymulujemy i czas na kolejne starcie ligowe. Gramy na wyjeździe. No dobrze, bywa i tak. Bywa i tak, więc teraz, drodzy widzowie. Doku mówi, że no to jest dla niego ciężki czas. No wiem, byczku. Byczku, ja wiem, ale dasz sobie radę. Musisz sobie z tym poradzić. Moi drodzy, no niestety straciliśmy Doku przez kontuzję. Pozytywem jest to, że nasz skład, jak widzicie, się rozwija. Każdy się tutaj rozwija bez wyjątku. Teraz czas oczywiście na kolejne starcie. Mamy kolejną ofertę za Kudusa, tym razem Bergamo Calcio, Atalanta Bergamo chce od nas zakupić Kudusa. Moi drodzy, ja tego Kudusa im nie sprzedam. Willem i Ajax Amsterdam. Zagramy sobie to spotkanie, oczywiście przesymulujemy sobie ten mecz, tylko musimy sobie ustalić skład. Więc drodzy widzowie, jeżeli chodzi o ekipę na to spotkanie, no widzę, że Berghuis tutaj nie jest jakby w sosie, więc może wrzućmy sobie w jego miejsce Antonego, żeby nie było tutaj żadnych kłopotów. Patrzę dalej po składzie, czy Klasen powinien zmienić Kudusa, może nie. Schurz jest jakoś mocno wpieniony, niemiłosiernie jest wpieniony ten Schurz. Może dajmy mu zagrać w miejsce Timbera i zobaczmy, jakim zakończy się rezultatem to starcie. Gramy na wyjeździe i mamy zwycięstwo, moi drodzy. Aller dwie bramki i Berghuis też z golem, więc mamy bardzo dobry wynik. Nie ma czystego konta, ale jest okej. Okay. Ale jest na pewno ok, nie ma co marzekać, nie ma co marudzić. Trzeba się cieszyć tym, co mamy, tym bardziej, że właśnie cieszymy się tym, że Sebastian Aller jest królem strzelców Eredivisie i to robi totalnie super robotę. Mamy informację o tym, że miałem przedyskutować kontrakt z Kudusem. Drogi zarządzie, drogi Kudusie, przecież przed chwilą co renegocjowałem z tobą kontrakt. Z wyrazami szacunku, Tomasz Kopawrej, którego zaraz ewentualnie naprawdę dostaniesz, chłopie. Dopiero co z tobą renegocjowałem kontrakt. Dopiero co się zgodziłeś na przedłużenie tego wszystkiego. A teraz mi nawijasz makaron na uszy. Także głowa mała. Pierdolca można dostać, jak chłop po prostu tak marudzi na lewo i prawo. Ale no, bywa. Jest jak jest, moi drodzy. Dobrze. Treningi są oczywiście robione. Doku mówi, że to jest nadal dla niego bardzo ciężkie. No Doku, no wiem, no już mówiłeś, chłopie. Jesteśmy tu, żeby cię wspierać. Damy sobie radę, jak najbardziej, Doku. No to teraz, widzowie, kolejne starcie ligowe. Jest kolejny mecz. Stopniowo wracamy na ten szczyt. No naszym celem, moi drodzy, nie wiem, czy jest możliwe jeszcze tutaj zgarnięcie mistrzostwa Eredivisie, ale na pewno naszym celem musi być dogonienie PSV, a raczej walka tam od drugiego miejsca. Czy ty, chłopie, będziesz mi teraz codziennie tylko powtarzał tę samą wiadomość? Najwidoczniej. Drodzy widzowie, gramy teraz na wyjeździe. Więc przechodząc do tego składu, myślę, że rotacyjnie Schurz tutaj, nie wiem co się stało, nie wiem dlaczego Schurz jest w ogóle very unhappy, dlaczego chłop jest aż tak niemiłosiernie zdenerwowany, ale jest jak jest. Wpuścimy sobie Klasena w miejsce Kudusa, skoro Kutus cały czas mi tutaj tupie nóżką, no to zrobimy po prostu to w taki sposób najzwyczajniej w świecie. Drodzy widzowie, myślę, że na razie, o, wiecie co, jeszcze zrobimy jedną rzecz, czyli wpuścimy sobie Jakuba Modera w miejsce Gravenbercha. Dlaczego? Bo mogę. I robimy szybką symulację tego starcia i mam nadzieję, że wygrywamy. Moi drodzy, tak jest, i Jakub Moder! Jakub Moder z bramką. Polska siła, Polish Power. Jakub Moder z zawodnikiem meczu. Wchodzi, zmienia sobie totalnie Gravenbercha na totalnej chillerce. Strzela jedyną bramkę w tym starciu. Potężny Polak. Potężny Polak. Fantastycznie, moi drodzy. No i czas na półfinał, Oranje Becker, gdzie tak jak mówiłem, oczywiście gra nasza druga ekipa, gdzie gra nasz praktycznie cały drugi skład, w całości zmiennicy i tak dalej. Mamy informację o tym, że mieliśmy poprawić finansowe sytuacje klubu. Nie zrobiliśmy tego. A Moder mówi, że dziękuję za tę szansę i czuję, że jest teraz gotowy do coraz częstszej gry. No ja mam nadzieję, panie Moder, że jesteś częstszy, bo chcemy to ogarnąć. Mamy, moi drodzy, kolejną ofertę za Kudusa, tym razem Atletico, a także raport dotyczący naszych juniorów, przepraszam. Przed nami teraz ten mecz ligowy oczywiście, gdzie gramy sobie z Wolę.
I teraz przejdę sobie, moi drodzy, tutaj do składu i poprzestawiamy trochę w tym składzie, a nawet sporo poprzestawiamy. Danilo wskoczy w miejsce sobie Alera. Antony może sobie zagrać tutaj. Za Kudusa, drodzy widzowie, czy zagra sobie tutaj pan Klasen? Zagra. Czy Gravenberg zagra? Akurat teraz Gravenberg zagra w tym meczu. Mazraoui, tutaj sobie wpuścimy Ręsza. Na lewej stronie zostaniesz ty. Tutaj może zostać wprowadzony Szurs, a tutaj pan Gay. I moi drodzy, teraz takim składem przesymulujemy to spotkanie. Mam świadomość, że możemy przegrać. Ja wiem to, że wychodzimy sobie naszym dużo gorszym składem, ale ustaliliśmy, że w pucharze gra nasz drugi skład. Jeżeli oni przejdą dalej, to to jest jak najbardziej trofeum zbudowane przez ten skład, więc moi drodzy, spójrzmy na to. A my wygrywamy! A my wygrywamy, drodzy widzowie. Danilo i Klasen z bramką. Pojawił się jeszcze Aller, Berghuis i Blind w miejsce Gravenberga, więc jest moim zdaniem naprawdę, naprawdę nieźle. Uważam, że jest naprawdę, naprawdę przyzwoicie. Mamy informację o tym, że Joanna Krupa rozwinęła się z prawego obrońcy na środkowego obrońcy. I moi drodzy, na środku obrońcy faktycznie to był dobry pomysł, żeby zrobić z Joanny Krupy 50 środkowego obrońcę, bo jak widzicie, rozwija się w dobrą stronę, wszystko idzie. Rzućmy właśnie okiem na naszych ukochanych juniorków. I co tam u ciebie słychać, Driessen? Driessen rozwija się cały czas. Wszystko idzie zgodnie z planem. Matthijs Driessen. Oprócz tego mamy oczywiście Filipa Lisa, który też się rozwija oczywiście zgodnie z planem. Wszystko się zgadza jak najbardziej, moi drodzy. No zastanawiam się, czy nie powinni ci zawodnicy zostać tutaj powołani. Może znajdziemy dla nich jakiś klub na wypożyczenie, więc przerzućmy sobie tutaj i jednego, i drugiego. Jeżeli ktoś będzie przekraczał te 60 punktów overalla, to moi drodzy, ustalmy, że trafi sobie do naszego składu. Ale my teraz dzięki temu tych gagatków możemy sobie wystawić tutaj oczywiście na wypożyczenie. Więc bardzo proszę, szanowny pan jest na liście wypożyczeń, pan Lis. Czy jest na liście wypożyczeń? Jest. I jeszcze Vanderberg, jemu w ogóle musimy zmienić numer z 14 na 37. Panie Driessen, zapraszam do listy wypożyczeń. Ale myślę, że w ogóle... Myślę, że można w ogóle też pomyśleć tutaj sobie nad od czasu do czasu daniem im jakiejś szansy. Widzowie, ja jestem super zadowolony. Wyszło naprawdę przyzwoicie. Teraz mamy kolejny mecz ligowy i my w tym meczu ligowym, widzowie, będziemy musieli się mocno wziąć do roboty i zakasać rękawy, bo będziemy musieli też wyjść składem nieco słabszym niż zazwyczaj. Doku po raz 458 odzywa się dokładnie z tą samą frazą. Powiedzmy im, że super fantastycznie jest sztos. Dostaliśmy nagrodę 100 tysięcy za Oranje Becker, więc niestety jest jak jest. Drodzy widzowie, my aktualnie powoli pniemy się w górę, jeżeli chodzi o tabelę Eredivisie. Aller jest oczywiście królem strzelców. Czas na kolejne starcie, które rozegramy sobie z zespołem bardzo, bardzo niskim. A my mamy końcowy raport dotyczący Adama Armstronga. I to jest zawodnik, którym, tak jak powiedziałem, ja jestem zainteresowany osobiście, a jestem nim zainteresowany ze względu na przepiękną historię w FIFA. No kto nie kojarzy tego chłopa? Chłop ma 90 tempa i myślę, że to można jakby powiedzieć na jego temat. To jest tyle, co możemy powiedzieć na jego temat. Robi naprawdę świetną robotę i zastanawiam się, czy on jako zmiennik na napastnika, czy to nie byłby dobry pomysł, żeby spróbować go ewentualnie tutaj sfinalizować. Drodzy widzowie, czy próbujemy sfinalizować sobie Adama Armstronga jako zmiennika, czy nie? Mamy ofertę wypożyczenia Marco Kany, jak najbardziej. Akceptuję to, tylko nie chcę go sprzedawać z opcją wykupu, tylko po prostu. Więc drodzy widzowie, jakby stać nas na tego Armstronga, tylko nie wiem, czy jest sens teraz już tu i teraz w tym momencie go brać. A z drugiej strony, dlaczego by nie, można powiedzieć. Fabiana Piaseckiego też mieliśmy zrobić, ale czy Fabian Piasecki... Czekajcie, Fabian Piasecki już wrócił z wypożyczenia, więc możemy zakupić sobie Fabiana... A nie, czekajcie, to jest? The player is currently on loan and therefore will not available for this time. Nie, teraz on jest na wypożyczeniu. No to ja już nie rozumiem, moi drodzy. Widzowie, kupujemy tego chłopa czy nie? Możemy spróbować, zobaczmy, czy uda się nam tutaj wynegocjować jakiekolwiek sensowne pieniądze za niego, jeżeli chodzi o kupno. Zobaczymy, co powiedzą na ten temat, a czego nam nie powiedzą. My gramy z 18 w tabeli zespołem, więc moi drodzy, musimy dopilnować, żeby teraz się nikt nam tutaj głupio nie wykrzaczył przez jakieś kontuzje. Absolutnie. Rotacja składem to jest to, na co teraz tutaj będziemy stawiać, więc w miejsce Timbera wskoczy sobie teraz, może wskoczyć Blind. Dlaczego by nie? Tutaj może sobie zagrać Perszurs. W miejsce Mazraoui'ego zagra sobie Ręsz. Może za Berghuisa, wiecie co, może jeszcze sobie wpuścimy Antonego, Klasena za Kudusa. Może Klasen za Kudusa. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do szybkiej symulacji takim składem i wychodzimy zwycięsko. Gravenberg! Moi drodzy, Gravenberg, hat-trick i Moder z kolejnym trafieniem. Gravenberg, hat-trick i Jakub Moder z kolejnym trafieniem w barwach
Ajaxu Amsterdam. Piękne rzeczy. A przed nami oczywiście rewanże 1/8 Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, pierwszy mecz wygraliśmy 2-1 z Bayernem Monachium. Musimy teraz się bronić, totalnie bronić, moi drodzy. Powiedzieliśmy, że wychodzimy formacją na maksa defensywną, jak tylko się da. Absolutnie, każdy kto tylko może będzie teraz należał do bloku defensywnego Ajaxu Amsterdam. Moi drodzy, nie udało się nam dogadać tutaj wypożyczenia z Armstrongiem z tego względu, że wyszliśmy zbyt niską ofertą początkową. Jeremy Doku, hrabia Doku chciałby bardzo zagrać w tym meczu, mam tego świadomość. Moi drodzy, musimy się wziąć do roboty i zrobić co tylko jest w naszej mocy, żeby wyeliminować Bayern Monachium. Naszym celem jest po raz kolejny zwycięstwo. Wychodzimy, moi drodzy, sobie z składem. Zaraz zobaczycie, moi drodzy. No robimy najgorszy skład, jaki tylko się da. Najgorszego rodzaju. Chociaż czy najgorszego, nie wiem, ale zobaczycie, o co mi chodzi. Sami zaraz zobaczycie, dlaczego mówię, że najgorszego rodzaju skład. Drodzy widzowie, przede wszystkim wychodzimy tutaj, Alvarez, ty zdradziecki skurczybyku. Przede wszystkim, drodzy widzowie, wychodzimy sobie tutaj piątką w obronie, trójką pomocników. No zaraz zresztą, moi drodzy, przestawiamy tutaj wszystko, jak tylko się da. Kudus na szpicy nie będzie grał z Alerem. To nie jest zawodnik, którego tutaj bym widział, bo jest on najzwyczajniej w świecie za wolny. Gueye, Martinez i Timber. To są ci zawodnicy, którzy będą tutaj świadczyć o naszej jakości z tyłu. Tagliafico, ty jesteś, przyjacielu, tutaj na pozycji lewego obrońcy. To samo się tyczy Mazraouiego, który jest na pozycji prawego obrońcy. Martinez, ty możesz ustawić się troszeczkę wyżej. RW, Gueye tu, a ciebie, przyjacielu, tutaj sobie ustawimy jak najniżej się da. Teraz, moi drodzy, cofamy Gravenbercha w ten sposób. Co się stało? Cofamy Gravenbercha w ten sposób i Gravenbercha przesuniemy tu. Na pozycji tej głównej zagra Jakub Moder. Ze względu na to, że potrafi biegać. Obok Gravenbercha zagra sobie Klassen, bo też jest bardzo uniwersalnym piłkarzem. I teraz, moi drodzy, Mister Szybko Biegam, Antony i Kudus. Panowie, od was należy... Do was należy przyszłość tego starcia. Od was zależy wszystko. Bo jeżeli będziemy mieli jakiś kontratak, jeżeli tylko pojawi się możliwość wyprowadzenia jakiejś szybkiej kontry, to waszym obowiązkiem jest z tego skorzystać. Waszym obowiązkiem jest to przeprowadzić. Drodzy widzowie, musimy sobie jeszcze ustalić wytyczne, które też sobie jak najbardziej zrobimy. Więc, moi drodzy, teraz wytyczne. Dajemy sobie, zostawaj z tyłu. Zostawaj z tyłu. Dla naszych, kryj środek. Zostawaj z tyłu. Zostawaj z tyłu. Zostawaj z tyłu. I teraz, moi drodzy, jedyni z przodu, którzy będą, będzie jeden zawodnik, który zostanie z przodu. Drugi będzie miał za zadanie tak czy siak się cofać. I to będzie Kudus. Drodzy widzowie, robimy autobus. Autobus totalny, jak tylko się da. Nie będę symulował tego spotkania. Będziemy grać to spotkanie. Mamy zwycięstwo 2-1 u siebie, ale to będzie... Będzie tak trudny mecz, ale musimy do tego podejść z jajem, moi drodzy. Musimy to zrobić tak, jak należy. Więc widzowie, naciskam graj. Już nie ma odwrotu. W tym momencie już nie ma odwrotu. Trzeba ten mecz rozegrać tak, jak należy. Tak, jak wypada. I mam nadzieję, że wygramy. Edson Alvarez. Biguj. Kojarzymy go. Złoty. Po wodzie pływa kaczka się nazywa. Podpowiedź to nie borsu. Grubo, kolego, lecisz, powiem ci szczerze. Moi drodzy, rewanż 1/8 Ligi Mistrzów. Bayern Monachium na Allianz Arena ma zadanie odrobić straty, odrobić rezultat, który był dla nich zdecydowanie niekorzystny. Jako oprawa Philipp Lahm
No i my teraz, widzowie, jesteśmy przed naprawdę, naprawdę trudnym zadaniem. O, mamy tę małą dziewczynkę ze zwiastunu FIFA 21 chyba. Jest tam gdzieś Alex Hunter, Williams i tak dalej. Jest Robert Lewandowski. On będzie absolutnie naszym największym nemezis w tym momencie. Mamy odśpiewane hymny. No my musimy sobie spojrzeć. Widzę tutaj i Upamecano. Jest oczywiście Edson Alvarez. Jest Marcel Sabitzer grający przeciwko nam. Joshua Kimmich. Goretzka. Coman. Sané. Robert Lewandowski i oczywiście Manuel Neuermaier. Zadaniem naszej defensywy jest przede wszystkim zneutralizowanie Roberta Lewandowskiego. To jest nasze zadanie na dziś. Teraz rzućmy proszę okiem na składy. Czy dadzą nam już tutaj te składy spojrzeć? Chyba się skończył odśpiewać hymn Ligi Mistrzów, którego oczywiście nie słyszymy. Więc tak, mamy skład gospodarzy, moi drodzy. Na bramce Manuel Neuer, dalej blok defensywny tworzy Upamecano. I co jest ciekawe, Joshua Kimmich tak szybko? Coś jest chyba tutaj nie tak, moi drodzy. Neuer, Alvarez, Hernandez, Upamecano, Sabitzer. Moi drodzy, proszę, proszę, Bayern Monachium ma problemy z defensorem. Stąd się zgłosili po Edsona Alvareza, bo mają spore problemy z defensorem. Muszą Edsonem Alvarezem grać na prawej stronie i grać tam też Marcelem Sabitzerem. Drodzy widzowie, czy gra na czas to jest coś, czego nie powinniśmy uskuteczniać? Może i tak. Powiecie, to po co zaczynałeś w ogóle ten mecz, jeżeli chcesz grać na czas? Widzowie, bo wiem, że nasz skład w rzeczywistości tak na czas nie grał. A ja teraz was zapraszam na festiwal podawania piłki wzdłuż przez najbliższe 90 minut. Mam nadzieję, że będzie się wam to dobrze oglądało. Możemy sobie teraz porozmawiać na jakiś temat. Więc serdecznie zapraszam. Familiar face. No zdecydowanie, Alvarez to jest bardzo familiar face. Ale widzicie, już jest coraz wyżej na nas wchodzą. Ja nie chcę wychodzić z akcją. Ja nie chcę wychodzić z akcją. Ja chcę ich trochę wyciągnąć. Ja chcę ich trochę wyciągnąć i moi drodzy, wtedy będziemy mogli sobie ruszyć z jakąś kontrą. Jeżeli tylko to się stanie. Jeżeli tylko ci zawodnicy tutaj zostaną wysunięci. Jak widzicie, nasz skład jest ustawiony dokładnie tak, jak to zarządziliśmy. Pytanie tylko, czy nie zbyt wąsko. Czy nie jest zbyt bardziej skupiony na środku. Widzowie, nie mamy tutaj za bardzo z kim poholować tego ataku właśnie przez to, że mamy tak ich wszystkich cofniętych. I zastanawiam się, że chyba nasi wahadłowi jednak faktycznie są nam tutaj potrzebni do pomocy. Ale popatrzcie, na spokojnie, piłka jest po naszej stronie cały czas. Bayern Monachium nie atakuje, a skoro Bayern Monachium nie atakuje, to nie, strata głupia. Oj, moi drodzy, i tu się już zaczynają kłopoty, ponieważ Jakub Moder popełnił fatalny błąd i Robert Lewandowski jest przy piłce i nasi zawodnicy muszą się teraz natychmiast cofnąć, bo Bayern złapał tę piłkę. Mazraoui próbuje nam tutaj uciec na skrzydle. Leroy Sané, Gueye, Robert Lewandowski. Cofamy się absolutnie każdym, kim się da. Robert Lewandowski. Ta piłka mu jednak trochę odskoczyła. Na całe szczęście Meslier nas ratuje w tej sytuacji, moi drodzy. Kingsley Coman oddał strzał. To były już spore kłopoty w tym momencie. Kompletnie krycie zgubił Tagliafico. Nie zgubił krycia Tagliafico, moi drodzy. Zwracam honor. Nasz argentyński boczny obrońca idealnie zaimplementował pułapkę offside'ową. Więc zwracam absolutnie honor. I teraz Klasen. Klasen cały czas przy piłce. Klasen i Kudus. To było dobre podanie. To była dobra okazja do odnalezienia tam tym jednym, jedynym podaniem ustawionego tam Antonego. Müller. Dogranie tej piłki do Mazraouiego. I Mazraoui, świetny przechwyt. I ruszamy sobie z kontratakiem, oczywiście bez zbędnego entuzjazmu, ale teraz Antony, dogranie piłki do Gravenbercha, moi drodzy, Gravenberch jest w polu karnym, Gravenberch! I został nadwyrężony Manuel Neuer. O to chodzi, czegoś takiego tutaj oczekujemy, takich akcji potrzebujemy, dokładnie tego stylu, w tym stylu akcji potrzebujemy, moi drodzy. Gravenberch, czy będzie dośrodkowywał? Nie, nie, po co? Podamy sobie na krótko. Mamy czas. Oj, to było ciekawe. Gueye, podanie do Klasena. Tu jest Timber, ale Timber strzelić raczej z tej pozycji nie może. Jeszcze Martinez. Martinez, jednak ta futbolówka mu zabrana. I teraz musimy się cofnąć do bloku defensywnego. Ależ to była okazja. O, brakuje Szpaka i jego okazji. Chociaż no cały komentarz jest wyłączony tak czy siak. Teraz Goretzka i Jakub Moder. Tagliafico. Trzeba asekurować tutaj Kingsleya Comana. Klasen. Moder, proszę cię, pomóż tutaj. Wysoki pressing narzucony.
Robert Lewandowski nie ma w ogóle metra odległości obok siebie, ale teraz jednak szybka klepka i Kingsley Coman ładnie sobie przekłada tę futbolówkę, jest już przy nim Robert Lewandowski, Kingsley Coman próbował strzału, Martinez na całe szczęście wszystko dobrze zablokował, ale niestety Gravenberch nie zdołał doskoczyć do tej futbolówki. Teraz jest nerwówka, totalna nerwówka, Müller, Kimmich, 40 minut za nami. Póki co dwie kontry w naszym wykonaniu. Jedna, która się zakończyła naprawdę groźnym strzałem. Müller! Nawet nie potrzebował podejść bliżej bramki. Potężny strzał, który pokonał Messiera. I niestety to Thomas Müller, nie Robert Lewandowski, tylko Thomas Müller, w momencie, w którym Lewandowski był asekurowany przez czterech zawodników, Thomas Müller bardzo prostym dragbagiem nas zrobił. No, Messier, powiem szczerze, się nie popisał, moi drodzy, i w tym momencie całość się bardzo mocno komplikuje. Tutaj już nie ma zasady bramki na wyjeździe. My w tym momencie mamy remis. Jest dokładnie taki sam remis, jaki byłby, jeżeli miałoby być tutaj w tym meczu 2-1. Chociaż czekajcie, popatrzcie teraz, Antony pięknie się tam przedostał, ale już zabrakło troszeczkę później. No, ma ciężkie zadanie, bo on jest odpowiedzialny za całość naszych ataków, moi drodzy. Wielka szkoda, że straciliśmy tę bramkę. Borussia Dortmund wygrywa aktualnie z Manchesterem City. No w doliczonym, jakby sumując te nasze wyniki, mamy 2 do 2. Jeżeli chodzi o wytyczne, moi drodzy, to ja w takim razie tutaj w tych wytycznych przejdę sobie tu. I teraz, moi drodzy, dam, żeby nasi zawodnicy, nasi boczni tutaj zawodnicy jednak się trochę podciągali. No bo nie ma rady, nie ma rady, drodzy widzowie. Tagliafico, RWB, Mazraoui, też RWB. Trzeba spróbować, wpuść Alera. Aler to się nam tutaj na szybkie kontrataki nie przyda, przyjacielu. Problem jest taki, że musimy teraz niestety od czasu do czasu wyjść faktycznie za jakąś kontrę. No nie no, mam wrażenie, że nasz plan się nie może zmieniać. Dokładnie tak jak teraz, moi drodzy. I teraz Kudus. Do niego jest dograna piłka. Kudus, strzał finet. Jest! Jest! Ależ rozpoczęcie, jak Juventus! Jak Juventus z Chelsea, pięknie! Kudus z bramką. Antony mu asystował, widzowie. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Wszystko jest tak, jak miało być. Mamy to. Remis 1-1. Jeden głupi błąd w wykonaniu obrony Bayernu Monachium i Kudus nie miał litości. Mamy bramkę. Piękne rzeczy. Piękne rzeczy. Teraz, w tym momencie, nie możemy już tego wypuścić. Nie możemy teraz sobie pozwolić na jakieś straty. Nie tym razem. Moder. Tagliafico i na spokojnie, drodzy widzowie. Teraz, w tym momencie, czas jest naszym sprzymierzeńcem. Po raz kolejny czas dołącza do naszej drużyny, ale nie możemy już, nauczeni oczywiście tamtymi błędami, chociaż popatrzcie, jak dużo miejsca ma teraz tutaj Tagliafico. I teraz Tagliafico, zejście do środka, ale niestety przyjęcie piłki w wykonaniu Argentyńczyka było skandaliczne. Dobre rozegranie. I Lewandowski jest tutaj kryty przez Modera. Moder jak plaster. Jak plaster przylega do Roberta Lewandowskiego. I teraz Leroy Sané, jest przy nim Mazraoui. Ale Mazraoui z łatwością ograł tutaj niemieckiego skrzydłowego. I Gravenberch. W sumie Gravenberch powinienem powiedzieć. Mazraoui. Jest dobrze. Piłka cały czas jest po naszej stronie. Nie zgubił jej. Nie zgubił jej Antony. I raz jeszcze. Antony przy piłce. Kudus. Wycofanie tej futbolówki. Odegranie i Antony, czy będzie strzał? Ale Kudus przejął tę futbolówkę, moi drodzy. To może Jakub Moder. Jakub Moder próbował strzelić, ale niestety myślałem, że odda od razu strzał z woleja. Niestety tam został zablokowany, a później, to już najzwyczajniej w świecie, gra zapamiętała mi moje ustawienia. 63. minuta. To my jesteśmy na razie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. To my na razie eliminujemy Bayern Monachium z tych rozgrywek. Jakub Moder i Lewandowski. Póki co wszystko idzie zgodnie z planem. Jakub Moder, bardzo dobrze. Jest tym najgłębniej cofniętym zawodnikiem. I takie dokładnie jest jego zadanie. Teraz tylko potrzebujemy tutaj podwójnego krycia. Jakub Moder wyszedł już troszeczkę zbyt wysoko. Obrona, Robert Lewandowski wybity w ostatnim momencie z rytmu. I Gravenberch, okej. Okay. Mazraoui. A dawaj na skrzydło. Gravenberch. Zatrzymaj tę piłkę, jest przy tobie Marcel Sabitzer. I na spokojnie, szukamy tutaj przestrzeni. Jest Jakub Moder, moi drodzy, Jakub Moder! Ta
Tak jest! Jakub Moder strzelający bramkę, dającą nam awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. To czy ktoś z was mógłby sobie wyobrazić taki scenariusz? Ależ huknął Jakub Moder, ale jaką on ma w ogóle serię? Cały czas ostatnio strzelał w Eredivisie i teraz postanowił strzelić również w Lidze Mistrzów. Manuel Neuer musnął tę piłkę swoimi palcami, ale nie był w stanie jej wybić poza obręb bramki. Moi drodzy, Jakub Moder, 73. minuta. Jakub Moder zdobywa swoją pierwszą bramkę w dwóch spotkaniach. To jest niesamowite, jak w jakim kierunku ta jego kariera może ruszyć. Odchodząc z Brightonu do Ajaxu, teraz może się zmienić naprawdę, naprawdę wiele. Jakub Moder teraz nie był w stanie upilnować tam zawodnika Robert Lewandowski, ale na całe szczęście, moi drodzy, ten nasz blok defensywny złożony z pięciu zawodników teraz ma sporo kłopotów. Leroy Sané. Jest dograna piłka, ale broni to wszystko Messier. Broni to wszystko Messier. Ja wiem, że teraz żółta kartka dla Modera, moi drodzy, to nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Jakub Moder robi tutaj robotę za trzech. Jakub Moder w tym meczu gra naprawdę nieprawdopodobnie. Drodzy widzowie, zrobimy sobie jeszcze jedną zmianę, jeżeli możemy. Zastanawiam się, czy właśnie tego Modera nie powinienem tutaj zmienić. A z drugiej strony wpuszczenie w jego miejsce Blinda, obawiam się, że to może być naprawdę poważny błąd. Z drugiej strony, no Moder, no jeżeli przestanie mi biegać, no to co mi z niego za pożytek będzie, jeżeli Moder przestanie nagle po prostu biegać? Żaden. Neres zmieni jeszcze Antonego, moi drodzy. I czy ktoś jeszcze może tutaj wskoczyć? Może Szur z miejsce Guerriego. I mamy już tym samym komplet zmian. Dośrodkowanie w pole karne, Guei, strzał! O matko jedyna, dobrze, wybijcie to, wybijcie to, wybijcie to. Kudus, to jest twoja piłka, Kudus musisz. Kudus, tak jest, moi drodzy, Kingsley Coman, ale Kudus wyprzedzi wszystkich. On ma 90 punktów tempa, Kudus jest szybszy od Kimisia. Kudus, moi drodzy, czy my zamykamy w tym momencie temat jakikolwiek? Wygrywamy z Bayernem Monachium 3-1. Kontra, kontra i jeszcze raz kontra. Kudus i Antony, dwóch zawodników, którzy mają powyżej 90 punktów tempa. Obrona całym składem, jak się tylko dało. Obrona Częstochowy i po prostu dwóch zawodników, którzy zrobili to, co do nich należało. I Gravenberg, moi drodzy, pokonujący Manuela Neuera w samej końcówce. I to Amsterdam będzie dzisiaj płonął. To Amsterdam jest dzisiaj królem. Moi drodzy, co za powrót w tych drugich 45 minutach? Co za zmiana w ogóle? I zaczynam się zastanawiać, czy być może nie tak powinno wyglądać nasze ustawienie na co dzień. Czy jednak w tych ważniejszych, może nie na co dzień, bo tak defensywnie wychodzić, moi drodzy, teraz popatrzcie na to. Neres, Neres, jeszcze dośrodkowanie, Kudus nie doskoczył do tej piłki, nie doleciał do niej. No może nie na co dzień, bo gra tak głęboko cofniętymi obrońcami w lidze nie ma sensu, ale w Lidze Mistrzów mam wrażenie, że już jak najbardziej. Moi drodzy, nie dajmy im. Nie dajmy im strzelić bramki. Korzeń złużeń, korzeń marzeń. Robert Lewandowski wyeliminowany z Ligi Mistrzów. Za to Jakub Moder przechodzi dalej. I Per Schurz jeszcze ma interwencję. Wybija tę piłkę Gravenberg. Neres dogrywa. Co oni robią? Czy wy kurna widzieliście, co to było za joga? Bo nie to Kudus w powietrzu sobie piętą dogrywał. Drodzy widzowie, jeżeli Allegri był trenerskim geniuszem, ustawiając tak Juventus na Chelsea, to kim jestem ja, ustawiając tak Ajax na Bayern Monachium, że ja wychodzę z ich terenu ze zwycięstwem 3-1. Moi drodzy, piękna defensywa, piękna gra w defensywie. Zrobiliśmy to, co należało, moi drodzy, a Borussia Dortmund eliminuje Manchester City po rzutach karnych. Awansuje również Inter Mediolan, Atletico, Real Madrid, jeszcze, aha, tutaj jeszcze nie rozegrali swoich spotkań, więc moi drodzy, wiemy, że awansuje Ajax, Borussia Dortmund, Inter i Atletico Madryt. Moi drodzy, kurwa, nie, 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 tylko nie to, tylko nie to. Widzowie, ja już tego nie wyci... Widzowie, jakby, w sensie... To jest... Kurwa, już zamknij ryj! Ja pierdolę, co... co... Widzowie, przysięgam, musicie być czujni za każdym razem. To jest błąd, kiedy się wchodzi w konferencję pomeczową, po meczu rozegranym w karierze,
to gra postanawia zabić wszystkich, kurwa, w pobliżu, kto tylko się znajduje w odległości metra. Moi drodzy, Crystal Palace, dogadaliśmy wypożyczenie na rok. Zgadzam się jak najbardziej na to. Moi drodzy, mamy informacje oczywiście o tych negocjacjach, a także tutaj o Doku tym razem się sadzi o kontrakt. Fantastycznie, Gei, i zajebiście, zajebiście, chłopie. Antony, ty zrobiłeś naprawdę robotę. Drodzy widzowie, trochę nam wysadziło uszy, to trzeba przyznać, trochę nam wysadziło te uszy. Czas na mecz ligowy. Miłego strumyk, dziękuję pięknie. Ser podkreślenie Herbert, 19 zł. Miłego strumyka. Dziękuję bardzo, panie Sir Herbert. Dziękuję pięknie za donata. No, strumyk już się zbliża ku końcowi, ale myślę, że naprawdę po tym zwycięstwie nad Bayernem Monachium mamy fantastyczne, wyborne wręcz nastroje. Teraz podwyższmy to jeszcze wynikiem. I tak jest, moi drodzy. Mamy również zwycięstwo w lidze i alert tym razem już z bramką. Czy będzie film z nowej produkcji? Nie, nie, Bigwip. Chciałem, próbowałem, ale to jest takie gówno, że to nie ma co nagrywać i odpalać. To jest dramat. To jest gorsze niż... Pet Soccer to klasyka, ale to jest gorsze niż Puchar Tesco, jakiś Football Generation. Widzowie, to nie ma kompletnie o czym rozmawiać. I futbol to jest tak śmierdzący produkt, że to się w głowie nie mieści. Naprawdę. Czas na mecz ligowy z Feyenoordem. No proszę. Jak tutaj wyglądamy kondycyjnie? Wyglądamy zajebiście kondycyjnie, moi drodzy. Mamy informacje o powołaniach. Meslier, Klassen, Antony, Neres i Lisandro Gomez. Mamy również informację o tym, że Marco Kana zostanie wypożyczony do Crystal Palace. Dodatkowo o przełożeniu spotkań, a także o nagrodzie za UEFA Champions League. Mamy również kolejne oferty za Kudusa, które odrzucamy. Electronic Arts, 5 zł. Panie Korneliuszu, następnym razem niemy mocniej. Pozdrawiamy zespół Electronic Arts. Dobrze, trzymam za słowo. Moi drodzy, sprawdźmy sobie zatem raporty dotyczące naszych nowych... Nie, no nie, moi drodzy, tutaj nie ma nikogo. Tutaj nie ma nikogo. Przepraszam bardzo, że jestem brutalny, ale to nawet nie ma nad czym się zastanawiać. Ten raport jest po prostu jakiś zepsuty. Coś się tu zepsuło, moi drodzy, jeżeli chodzi o raporty z Holandii. Zobaczmy dalszy raport. Może z Polski będzie coś interesującego. Pan Karol Kra... A nie, myślałem, jakby był Karol Krawczyk, to bym go brał niezależnie od tego, jaki by miał potencjał. Bartosz Duda, Leszek Lis, Maciek Heiser, o proszę, Zygmunt Heiser, Filip Heiser, Duda, mamy, patrzcie jakie mamy tutaj wyborne towarzystwo, jeszcze Włodarczyk, piękne rzeczy. Sprawdźmy ostatni, czy może z Belgii okaże się być coś ciekawszego. No tu jest, moi drodzy, jakiś potencjał wyższy, ale sam w sobie ta... O. Thibault Verkamen. Thibault Verkamen, to jest ten piłkarz, na którego czekaliśmy. Cała ta szkółka szkoleniowa jest po to, żeby ten Verkamen tutaj był ściągnięty. Więc zobaczmy, kim jest pan Verkamen i dlaczego jest tak interesujący. Jest napastnikiem i ma już 61 punktów overalla, moi drodzy, więc nie ma co się dziwić. Zobaczmy tylko, czy faktycznie pan Verkamen to jest napastnik tak, jak wypada. Ale no widzę, że tak, moi drodzy, to jest absolutnie napastnik skrzydłowy. No chłop jest bardzo uniwersalny. No strzelanie ma trochę do poprawy, w sensie można by było u niego poprawić strzelanie, ale myślę, że to jest faktycznie zawodnik, z którego możemy ekspresowo zrobić strzelca jak ta lala, więc ja tego Verkamena zostawiam tutaj, moi drodzy. Kompletny napastnik, niech on będzie w tym kierunku rozwijany. Dobrze, widzowie, mamy informacje, z tego co widziałem, chyba o losowaniu zarówno Ligi Mistrzów, jak i Ligi Europy, a może Ligi, znaczy Ligi Konferencji Ligi. RB Lipsk, a mamy coś o Lidze Mistrzów, przepraszam bardzo, czy to dopiero teraz, czy co, bo nie rozumiem, szczerze mówiąc, co tu się wyprawia teraz. Halo, ja chcę poznać naszego przeciwnika w Lidze Mistrzów, mogę się dowiedzieć? Mogę się dowiedzieć. Piemonte Calcio, moi drodzy, trafiamy w ćwierćfinale na Juventus Turyn. No to nieźle, no to nieźle, moi drodzy, Juventus Turyn to jest naprawdę coś... Coś niezłego. Mówicie, że RW albo LW, że on bardziej taki skrzydłowy by był. Kurczę, no pasuje mi jako napastnik, bo nie mamy takiego, w sensie mamy problem z tą pozycją napastnika, więc on by mi pasował, ale mówicie, że LW albo RW, no to patrząc na jego nogę, no to bardziej RW. Zobaczymy jak się chłop będzie rozwijał jako napastnik. Jeżeli ruszy w jakąś stronę jako napastnik, to wtedy tak zostanie tutaj pozostawiony. Moi drodzy widzowie, na ostatni mecz tego odcinka, żeby zakończyć ten miesiąc, oczywiście przesymulujemy sobie mecz z Feyenoordem Rotterdam, który jest drugim zespołem w lidze. My wyprzedzamy AZ Alkmaar i jesteśmy, moi drodzy, aktualnie na trzecim miejscu w tabeli.
Więc zobaczmy. Ajax Feyenoord, gramy u siebie. Ustalmy sobie skład na ten mecz. Chociaż nie wiem, czy cokolwiek tutaj będziemy zmieniać, moi drodzy. Tutaj nie ma sensu chyba niczego zmieniać, bo skład po prostu działa idealnie, jak w zegarku tutaj wszystko chodzi. I to w takim naprawdę dobrym zegarku, moi drodzy, markowym, żeby nie było. Szwajcarskim? No, powiedziałbym bardziej, że holenderskim. Sprawdźmy to, moi drodzy. Szybka symulacja tego spotkania na Johan Cruyff Arena i wygrywamy 3-1, a strzelcem bramki znowu Jakub Moder. Oprócz tego Gravenberg razy 2. Widzowie, wygrywamy 3-1 z Feyenoordem Rotterdam i tym samym awansujemy na drugie miejsce w tabeli, tak czy nie? Nie, jeszcze nie, moi drodzy. Mało nam brakuje. Dawid Neres rozwinął się tutaj też jako ten wspierający skrzydłowy. Bardzo wysoki już poziom osiągnął. 83 punkty overalla. To niestety oznacza, moi drodzy widzowie, że my najprawdopodobniej niedługo się pożegnamy i z Neresem, i z Berhajsem, i być może z Antonem, bo raczej zgłoszą się po niego kluby. Raczej zgłoszą się po nich kluby, to jest raczej bardziej niż pewne, że jakieś drużyny nie będą w sobie stanie odpuścić po prostu na tyle interesujących zawodników, którzy już teraz grają w Ajaxie Amsterdam po prostu. Ja to rozumiem, moi drodzy widzowie. Zobaczmy sobie o informację o wypożyczenia pana Petita. Absolutnie akceptuję. Real Madrid chce kupić Kudusa. Absolutnie odrzucam. No i tyle, moi drodzy widzowie. Myślę, że jest w porządku. Myślę, że to wszystko idzie teraz naprawdę w niezłą stronę. Możemy sobie teraz spokojnie przesymulować do samego końca, gdzie gramy mecze ligowe. A tu jeszcze Juventus, moi drodzy, więc tu się dzieje. Tu się dzieje, ale to już oczywiście wszystko w kolejnym odcinku, moi drodzy, z kariery Ajaxem Amsterdam. Ja wam serdecznie dziękuję.